Okej, więc witam was w kolejnym materiale z gry UFC 3 Ultimate Team. Rozpoczynamy kolejny odcinek. Te same wagi co w poprzednim odcinku. Tak na razie chciałbym się w nich troszeczkę pouczyć, pobawić. Waga słomkowa kobiet. No to ja sobie wezmę naszą Joannę Jędrzejczyk, którą miałem okazję poznać na żywo. Bardzo swoją drogą w porządku, miła osoba. Walka w pogoni za pasem, 3 rundy. Troszeczkę się martwię o kondycję. Ze względu nie, że to jest Asia, tylko ze względu na to, że ja o tą kondycję troszeczkę mało dbam. Jak widzieliście zresztą w poprzednim odcinku. Okej. Is a women's 115-pound matchup between Joanna Jędrzejczyk and Okay. Rozpoczynamy Rose Namajunas kontra Asia Jędrzejczyk. Spodziewałem się, że weźmie Asia, tak szczerze, ze względu na rozpoznawalność tej zawodniczki na całym świecie. Rose też jest całkiem popularną zawodniczką, natomiast no Asia jednak gdzieś tam też dużo trash talku dawała w swoje wypowiedzi. Dobra, jeszcze łokcie. Kurde, trafiła. Co to jest za ruch? Ha, kolano, dobra, coś takiego. Kolana na brzuch. Jeszcze raz. Ej, ona ten tajski clinch strasznie blokuje. Trafiłem chyba na troszeczkę lepszego zawodnika niż miałem okazję w moich poprzednich walkach. Wie kiedy, jakim ciosem wejść. Koniec! Asia Jędrzejczyk niestety poległa. A kurczę szkoda, no kurczę szkoda. Trafiła mnie kombinacją, patrzcie to. Fantastyczna zawodniczka, znaczy zawodnik, lub zawodnik, z którym miałem okazję grać. Myślałem, że będzie 5-0 w tych pierwszych walkach, no ale trudno. Okej, walcz teraz. Niestety coś nam Asia tego szczęścia nie dała. Okej. Oczekiwanie na przejście do gry. Po raz kolejny troszeczkę wolno nam to idzie. Coś jest nie tak. Jakoś połączenia, okej. Teraz tak, Tony Ferguson. Gdzie jest ten zawodnik? Okej, fajnie. Oczekiwanie na przejście do gry. Jeszcze sobie poczekam. Mi się wyświetli komunikat, jak przeciwnik będzie gotowy. A jestem ciekaw tego połączenia, czy nie będzie ono spadało. Okej, przeciwnik jest gotowy. Rozpoczynamy. Pod koniec każdego tygodnia wylicza się i przyznaje wyróżnienia dla najlepszych graczy z danego regionu. Aj. Dla każdej coś tam dalej nie przeczytałem. Barboza kontra Ferguson. Ojojoj, jeżeli Barboza nie trafi taką obrotówką, to może być po zabawie. Kurde, ziomek, pomijaj to. Okej, pominął.
Rozpoczynamy. Jest middle kick. Mamy high kicka. Ała, no spasz, jak mnie pierze ziomek. Okej, okay, dostał. Wejdźmy w nogi, bo ja go sobie wziąłem ze względu na to, że chciałbym sobie kogoś spróbować poddać. Okej, okay, skontrowaliśmy. Kimura. To jest gracz, który raczej umie się bronić przed poddaniami. No, już widzę, że nic z tego nie będzie. Chociaż może... No właśnie. Dobra, spróbujmy omoplaty. Okej, trochę ma mało kondycji, to może wyjść. Uwaga. Weszło. Koniec walki. UFC 35 Trodo, jakieś osiągnięcie, i UFC 56 Full Force. Odblokowano osiągnięcie. Okej, całkiem łatwo. Łatwa waleczka. Zrobimy sobie w tym materiale jeszcze jedną walkę. I myślę, że zakończymy na tym już ten odcinek, a ja chcę nagrywać kolejne materiały z między innymi UFC, ale też z innych gier. Wyszukiwanie walki trwa. 17122. Pamiętam, że kiedyś jak... O, patrzę na jakieś połączenia. Pamiętam, że kiedyś jak grałem, to było dużo mniej graczy. No, wezmę sobie może teraz... Okej, wezmę sobie koreańskiego zombiego. Patrzę na jakieś połączenia. Coś, nie wiem, czy to poprzednie jakości połączenia były zależne ode mnie, czy od moich rywali, ale... Nie wiem, ja ogólnie w domu mam strasznie słaby internet, dlatego pewnie odcinki z online będą się pojawiały... No, całkiem rzadko. Teraz ogólnie startuję z kanałem, dlatego że ja wcześniej miałem poprzedni kanał, na którym były strasznie złe zasięgi. I teraz pojawiają się filmy nawet z Pokémonów z eventu Halloweenowego, a... Jak wy to oglądacie, będzie jakoś połowa stycznia. Okej. Okay. Rozpoczynamy latającym kolanem. Justin Gaethje naszym rywalem. Dobra, trafiony. Dostał na gardę. Ale te ciosy na gardę też mogą dużo zrobić, bo jak tak go będę trafiał na gardę, to przecież chłop może stracić całkowicie wytrzymałość gardy. Z tego widzicie przecież, że tutaj wytrzymałość gardy jest i ona się co prawda odnawia. Ale to wątpię, że to można tak w nieskończoności po prostu walczyć cały czas na bloku. Myślę, że ta garda będzie po kolejnych ciosach spadała w dół. Latające kolano. Aj, on nie ma tajskiego, on wchodzi w pojedynczy tajski. Obronione wejście w clinch. Robimy go, jak na razie, boksersko. Aj, trafił mnie. O ja pierdzielę. Dobra, trafiony. Spróbujmy po nogę wejść, ale to się nie udało już. Ale odzyskana pozycja boczna. Znaczy odzyskana, zrobiona pozycja boczna. Kurde, chłop, co zrobił teraz? Ale możemy z tej pozycji zabrać poddanie Twister.
Koreański Zombie był jedynym zawodnikiem, który zapiął Twistera do czasu, bo ostatnio na gali Over Him kontra Rollins Truik było poddanie Twisterem wykarcie wstępnej. Kurde, to nie wyszło. Przyblokowane i patrzcie teraz to. Ajajaj, ale dał opcję wstawania i pierwszy lag. To mnie niepokoi. Bro, czy on umie frontkicka? Nie, ale umie highkicka. Kurde, co się stało? Kurde! Ale to zrobił na farcie. Myślałem, że to kolano dojdzie do celu. Ajajajajaj. Ok, punkty ligowe, klasyfikacja 1255 punktów, czwarta liga. Przegrana walka z dotys pretendenta. Ok, wyjdź. I to by było na tyle w tym materiale, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.